Znam też Polaków, którzy robią flipy w Hurgadzie. I w sumie fajnie im to wychodzi. I nie tylko flipy, tak naprawdę flipy, sprzedaż, wynajem. A ile masz mieszkań teraz w zarządzaniu? W tym momencie jest to 45 i mieszkań, i willi. Biznes Rider. Za kierownicą Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witam Was na odcinku Biznes Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Daniel Lach. Piąteczka. Daniel jest tak samo jak i ja inwestorem na rynku nieruchomości. Robi totalnie co innego i robi to w dosyć nietypowym kraju. W kraju, w którym wydawałoby się, że nie ma zbyt wielu polskich inwestorów. I powiedz mi, Daniel, co robisz i gdzie robisz? Działam w Egipcie. Mhm. Zajmuję się zarządzaniem najmem krótkoterminowym w nadmorskim kurorcie El Guna. To jest 25 km na północ od Hurgady. Kontaktuję się z właścicielami, którzy posiadają taki dom wakacyjny w El Gunie, którzy tam często przyjeżdżają z rodziną na wakacje, a większość czasu te domy stoją puste. El Guna jest bardzo popularnym miejscem dla turystów i egipskich, i europejskich, więc jest tam duży popyt na takie pobyty krótkoterminowe. I ja dogaduję się z takim właścicielem na procent. Robimy tak zwane zarządzanie z management fee. Nie jest to podnajem, jest to zarządzanie. Czyli ryzyko jest po jego stronie, tak? Ryzyko jest po stronie właściciela i bardzo sobie cenię ten model. W sumie kiedyś go trochę nie doceniałem. Wydawało mi się, że na podnajmie można lepiej zarobić. Natomiast pandemia pokazała, że jednak budowanie portfolio nieruchomości na podnajmie jest ryzykowne. Bardziej. Jest bardzo ryzykowne i wydaje mi się, że wiele firm po pandemii popłynęło na tym. Natomiast jeśli chodzi o zarządzanie, no to ryzyko jest bardziej po stronie właściciela. Po mojej stronie są wszystkie koszty stałe, takie jak team, który to obsługuje. Natomiast no, nie mam takiego zobowiązania miesięcznego co do stałej opłaty, co do czynszu. A ile masz mieszkań teraz w zarządzaniu? W tym momencie jest to 45 i mieszkań, i willi. W większości są to mieszkania zaczynające się od kawalerki do trzech sypialni, a wille to są takie 4-5-pokojowe z basenem. Jaka jest wartość tych nieruchomości? Jakby od najmniejszego mieszkania do tych willi? Ile kosztują małe mieszkania, jednopokojowe, ile wille? W samej El Gunie jest jeden deweloper, jest to miasteczko prywatne. Właścicielem tego jest znany egipski miliarder, który 30 lat temu kupił kawałek pustyni przy morzu. Zaczął tam małymi krokami stawiać pierwsze nieruchomości, pierwsze hotele, pierwsze mariny. I tak dzisiaj po 30 latach El Guna ma 20 tysięcy mieszkańców z całego świata. Ponad 3 tysiące nieruchomości i 20 hoteli. Mówiliśmy wcześniej, że on to zrobił tak, żeby wybudował swoją lagunę, czy swoją marinę dla swoich jachtów, później hotelik dla znajomych, później parę domków i tak to się rozrastało. Dokładnie, dokładnie. Nawet on często mówi, że to nie była wizja, to była ewolucja. On po prostu chciał sobie zrobić parking dla swoich jachtów i znajomi się podłączyli. I tak zaczął, tak postawił pierwszy hotel, pierwsze wille i zaczęło się to rozrastać, zaczęło się to robić popularne i tak z czasem dzisiaj po 30 latach jest to już miasto, które ma ponad 100 restauracji, które ma uniwersytet berliński, ma uniwersytet też z Kairu, ma kilka szkół, ma przedszkola, ma sporo miejsc pracy. Ma taką stałe 20 tysięcy rezydentów i bardzo prężnie się rozwija. Do tego El Guna tak naprawdę znana jest ze sportów wodnych. Bardzo dużo Polaków ceni sobie El Gunę jako jeden z lepszych spotów na kajta.
Do tego Elguna jest bardzo bezpieczna, bo w całym mieście nie ma policji egipskiej, jest prywatna ochrona właściciela miasta, takie security. Wjeżdżasz za bramę i już generalnie... Żeby wjechać w ogóle do miasta, trzeba takiego gościa zarejestrować, więc paszporty trzeba 24 godziny wcześniej wysłać, które są weryfikowane. Jeżeli szef security, szef ochrony ma jakieś przeciwwskazania do danej osoby, oni mają całą bazę i historię wszystkich ludzi, którzy odwiedzili Elgunę, więc jeżeli ktoś miał jakiś problem w przeszłości, to jest tak zwana czarna lista, więc oni weryfikują, kto wjeżdża do Elguny. I po wjeździe do Elguny na każdym wjeździe do każdego osiedla czy do hotelu wszędzie są szlabany i ochrona. Są patrole, które cały czas jeżdżą, więc tak naprawdę na każdym kroku jest jakiś ochroniarz, który raportuje, że wszystko jest w porządku, więc jest tam bardzo bezpiecznie. Wielu ludzi nawet nie zamyka domów i samochodów, bo tak się czują bezpiecznie, bo tam raczej kradzieże nie występują, nie zdarza się to. A to nie jest tak, że jak po prostu masz tego wojska za dużo, to czujesz się tym bardziej tym przytłoczony i czy tam chodzą oni z karabinami? Nie. Ochrona nie ma broni, oni są uzbrojeni. Oni chodzą tylko z radiostacją i oni tylko raportują, jeżeli coś się dzieje, co wymaga jakiejś interwencji, no to wtedy wzywają patrol przyjeżdża i rozwiązuje sprawę, ale jest ich sporo, ale to nie jest tak, że oni rzucają się w oczy. Oni raczej starają się nie przeszkadzać mieszkańcom, żeby każdy mógł korzystać z prywatności. No ale ludzie tam sobie, szczególnie Egipcjanie, bardzo cenią bezpieczeństwo i to jest główny czynnik, który spowodował, że Elguna się tak rozwinęła, bo takich prywatnych resortów na wybrzeżu jest bardzo dużo. Bardzo dużo deweloperów próbuje budować takie małe miasta, ale niestety nie wszystko kim się to udaje, nie wszystkim udało się zbudować tą masę krytyczną, która tak jakby rozwija to miasto, że więcej ludzi chce tam mieszkać. Raczej te wszystkie inne kurorty, tam nie ma dużo rezydentów. Business Rider. Okej, a jak to się stało, że akurat w Egipcie się znalazłeś i... Bo się tam nie urodziłeś, prawda? Nie. Ja tam już od wielu lat przyjeżdżałem z rodziną na kajta, na wake'a, na nurkowanie. Tak naprawdę dwa razy w roku bywałem tam przez wiele lat. I tak poznałem w ten sposób wiele ludzi. I miałem po studiach miałem tam mieszkanie, które po studiach przyjechałem, żeby je tam umeblować. Ale kupiłeś czy wynająłeś? Kupiłem takie dwie sypialnie i zacząłem je wynajmować. Tak to właściwie się zaczęła moja przygoda z nieruchomościami, chociaż to nie było tak, że to od tego, bo ja już nieruchomościami to się wcześniej interesowałem na studiach i właściwie studiowałem Real Estate Economics w Anglii, więc tu już miałem, powiedzmy, jakąś elementarną wiedzę o tym rynku. I później, jak przyjechałem do Elguny po studiach, to zacząłem wynajmować to mieszkanie. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie udało mi się też pozyskać więcej nieruchomości znajomych, którzy mieli tam właśnie taki swój wakacyjny dom, więc od tego się zaczęło, od zarządzania mieszkaniami znajomych. Z czasem zaczęli się do nas zgłaszać klienci, inni właściciele, których wcześniej nie znałem i to tak naprawdę z całego świata. Pierwszym takim klientem był Japończyk, który na co dzień mieszka w Tokio, a tak naprawdę usłyszał o nas od człowieka, który zdawał mu to mieszkanie, więc szybko zorientowałem się, że najlepszym sposobem na pozyskanie tych mieszkań jest polecenie kogoś, kto ma dostęp do tych właścicieli, klientów. I w sumie nawiązałem taką znajomość z takim gościem, który odbierał te mieszkania, tak jakby gdy właściciel odbiera klucze i spisuje protokół z odbioru, to ten człowiek był tym, który mu wręcza te klucze i tam przyjmuje różne uwagi i rozwiązuje problemy, jeżeli jakieś są. No i ten człowiek, dogadałem się z tym człowiekiem, że za każde polecenie, jeżeli uda mi się za takiego leada sfinalizować kontraktem, to on dostanie prowizję. I ile płacisz?
Wiesz co, te pierwsze lidy to było coś koło 1500 zł za takiego lida. Oczywiście ten lid musiał być sfinalizowany kontraktem, ale tak naprawdę każdego lida, którego on mi przyprowadził, zakontraktowałem. Więc to raczej jemu się opłaciło. Jak zaczęło się to rozwijać, to dołączyła do mnie narzeczona i zaczęliśmy bardziej pracować nad marketingiem. Więc ona stworzyła taką pierwszą stronkę, pod którą ja podpiąłem system, na którym wynajmujemy te nieruchomości. Mamy swoją stronę, swój booking engine. To działa trochę jak booking.com, że klient wchodzi, wybiera daty, widzi, co jest dostępne, bukuje, płaci kartą i ma swoje wczasy zabukowane w minutę. I zaczęliśmy bardziej właśnie działać w social mediach i zrobiliśmy taką ciekawą stronkę dla właścicieli, żeby przedstawić tą ofertę, bo na początku pozyskiwanie ownera było bardzo, zajmowało to dużo czasu. Tak naprawdę było to wiele spotkań, wielogodzinnych rozmów i negocjacji, także początki nie były łatwe. Okej, okay, a jak to działa? Ty bierzesz po prostu wynagrodzenie za zarządzanie najmem i bierzesz procentowo. Ile bierzesz procent od właściciela? Więc taka nasza standardowa stawka to jest 30%. 30% z wartości rezerwacji, jakie generujemy, i w tym po naszej stronie są koszty sprzątania i prania. Po stronie właściciela są rachunki, naprawy i na koniec miesiąca wysyłamy mu raport ze wszystkimi kosztami i wszystkie rachunki. Oprócz tego nasi właściciele mają dostęp do aplikacji, w której widzą wszystkie rezerwacje. Czyli mogą w każdej chwili sprawdzić, jakie mają obłożenie, ile zarabiają, kiedy są jakieś wolne daty, bo jeżeli chcą przyjechać, to oni po prostu sobie blokują dane daty i my wtedy przygotowujemy dla nich to mieszkanie, na ich pobyt. I oni płacą tylko za sprzątanie, tak? I oni wtedy tylko płacą za sprzątanie. Ile kosztuje u Ciebie taka opłata za przygotowanie lokalu pod właściciela? To zależy od ilości pokoju, ale powiedzmy taki lokal z jedną sypialnią to jest koszt 75 zł. W tym jest pranie, sprzątanie. Także to nie są jakieś duże koszty. Wiele z tych ludzi tak naprawdę przyjeżdża tylko kilka razy w roku, a resztę czasu te mieszkania i wille pracują. Zarabiają na powiedzmy te wszystkie koszty, typu rachunki, typu obsługa osiedla, śmieci, jakieś światła, ochrona. A wielu z nich kupiło te nieruchomości w ratach, bo tam w Egipcie trochę ten rynek działa inaczej niż w Polsce. Jak w Polsce ludzie dostają kredyty hipoteczne, i takie na 25, na 30 lat, to tam nie ma takich kredytów. Tam kredyty dają deweloperzy. Czyli oni mają swoje finansowanie zewnętrzne i przekazują je, to finansowanie poprzez możliwość płatności ratalnej, tak? Czyli kupujesz od urządzenia płatności. Dokładnie. Ale ty stajesz się właścicielem tego lokalu, czy dopiero po spłacie stajesz się właścicielem? Generalnie to dopiero po spłacie stajesz się właścicielem, ale masz już umowę, która mówi, że jak spłacisz te wszystkie raty, to automatycznie ta nieruchomość staje się twoja. Ale generalnie jak złożysz czeki bankowe temu deweloperowi na wszystkie raty do końca, to on ci od razu wydaje kontrakt. Jeżeli nie złożysz tych czeków, to oni ci nie wydają kontraktu, ale jak złożysz te czeki, to wydają ci kontrakt. Okay. A czym są te czeki tam? Jak to działa? To działa tak, że trzeba otworzyć sobie rachunek bankowy, trzeba wyrobić sobie książeczkę czekową i tak naprawdę nie trzeba mieć nawet tej kwoty na rachunku, po prostu wystarczy wypisać te czeki i te czeki daje się deweloperowi i w dniu realizacji tego czeku deweloper, bank automatycznie pobiera z konta pieniądze i przelewa je do dewelopera. A jak nie ma tych pieniędzy na koncie, to jaka to jest bezpieczeństwo dla niego? No to wtedy to jest, jeżeli wydałeś czek komuś, a nie masz pokrycia, no to w takim momencie, w tym dniu dzwoni do Ciebie bank i musisz wpłacić na to konto pieniądze. Jeżeli tego nie zrobisz, no to popełniasz przestępstwo, które z tego, co ja wiem, jest surowo karane w Egipcie. Karą śmierci. Może nie karą śmierci, ale ale ukamienowanie przynajmniej.
ale raczej ludzie tego nie robią. Raczej, raczej w takiej chwili, gdy jeżeli ten, czy inaczej, jeżeli ten deweloper nie zrealizuje tego czeku, to w umowie jest najczęściej tak, że jeżeli nie zapłacisz dwóch rat, czyli spóźnisz się z dwiema ratami, to ten deweloper ma prawo sprzedać to mieszkanie i oddać ci tylko 30% pieniędzy, które już zapłaciłeś. Więc, jest motywacja do tego, żeby... Czyli jest motywacja do tego, żeby spłacać. W przeciwnym razie no, stracisz 2/3 tego, co już wpłaciłeś, więc raczej ludzie tak nie robią. Ale zdarzają się ludzie, którzy po prostu z różnych powodów tracą płynność finansową. Tacy klienci się zdarzają. I wtedy najczęściej taki klient po prostu wystawia to mieszkanie na sprzedaż. Znajduje się nowy klient i ten klient przejmuje te raty, a powiedzmy no, to, co ten obecny właściciel wpłacił, to ten klient mu płaci plus powiedzmy tam różnicę w cenie rynkowej, bo no najczęściej w Elgunie jest trend wzrostowy, te nieruchomości rosną średnio 10% rocznie, więc jak ktoś powiedzmy kupił 2 lata temu i dzisiaj sprzedaje, no to sprzedaje z zyskiem. Więc nie ma problemu wyjścia z takiej inwestycji. Akurat popyt w Elgunie na mieszkania i wille jest bardzo duży. Deweloper tak naprawdę sprzedaje większość off-plan, czyli zanim zacznie budować, już ma większość sprzedaną. I raczej nie ma problemu. Rynek jest, jeżeli wystawisz za cenę rynkową albo z jakimś tam małym rabatem, to szybko sprzedajesz. To jest firma, która jest właścicielem tej ziemi, która kupuje, budowała to od początku, tak? Tak, dokładnie. Właścicielem jest Samich Sawiris. On jest Egipcjaninem. Jego firma Orascom Development 30 lat temu kupiła tą ziemię, więc oni są właścicielem całej ziemi Elguny. Większość projektów jest budowana przez nich. Jest kilku zewnętrznych deweloperów, którym oni sprzedali ziemię, ale jednak jakakolwiek dostępna ziemia w tym mieście należy do nich, więc tak naprawdę jeśli chodzi o ceny tych mieszkań, wydaje mi się, że ryzyko, że ceny tych mieszkań spadną jest bardzo małe, bo oni kontrolują podaż. A przez to, że oni jedyni budują, to i oni mają cel, żeby te mieszkania były drogie, tak. bo koszty budowy są takie same, więc jeżeli można to mieszkanie sprzedać drożej, to po co budować ich tak dużo, po co zwiększać podaż, żeby cena spadła. Więc tak naprawdę ta ziemia, ona jest, oni mają dopiero zabudowane 30% ziemi, więc oni przez te 30 lat zabudowali tylko 30% ziemi, jaką mają. I oni sobie tak... Kontrolują to, tak, ale jedynie czego nie kontrolują, to popytu, tak, no bo to jest trochę zależne od nich, trochę niezależne. Biznes Rider. Okej, a jak ci tam mieszka w ogóle w Egipcie, jako Polakowi, jako osoba, która mieszka w różnych krajach? Jak tam się żyje? Powiem tak, żyje się tam bardzo dobrze. Fajną mamy pogodę, słońce świeci u nas cały rok. Tak naprawdę deszcz pada może 3 razy w roku. A tęskni się za tym, to zielenią w Polsce? Tak. Tego w sumie najbardziej brakuje, bo jakby nie było, to dookoła jest pustynia, więc tam na przykład mamy burze piaskowe. Ale wiadomo, trzeba po 3-4 miesiącach najfajniej tak wyskoczyć gdzieś, gdzie jest zielono. Jak nam brakuje zieleni, to sobie jedziemy do Luksoru. Luksor jest nad Nilem, więc tam cały czas Nil wylewa i tam jest bardzo zielono. Także są zielone miejsca w Egipcie, ale raczej no, jest to im dalej od Nilu... Jest mało. Tak, to jest pustynia. Okay. A jak się pracuje w ogóle z Egipcjanami? Jacy oni są? No, czego się możesz spodziewać w ogóle, jakby pracując z nimi? Czy czujesz się tak jakby zagrożony, czy nie wiem, czy jakimi oni są pracownikami? No powiem tak, są na pewno duże różnice kulturowe. Na początku nie było łatwo, ich zrozumieć, bo ci ludzie mają trochę inne wartości, oni mają inne podejście. Wielu aż tak bardzo nie zależy na tej pracy, bo tam oni wiedzą, że jak stracą tą pracę, to się nic nie dzieje. Allah tak po prostu chciał, tak miało być. Allah na pewno dla nich coś fajnego szykuje. Szykuje już nową pracę. Tak, on już szykuje, więc nie ma co się martwić, jak nie ta, to następna. Jako ludzie to na pewno oni są bardzo pomocni, są bardzo mili. Często pomagają ci i nie oczekują nic w zamian, tak po prostu lubią pomagać, także to jest fajne. Wiele razy gdzieś tam
No, ktoś po prostu może ci na ulicy pomóc i on nic nie oczekuje. Ale znaczy, chyba że jest w kurorcie, tak? Chyba. Tak, to jest ta różnica, tak. Bo ja znam Egipt teraz od tej strony lokalesa. Ja chodzę w miejsca dla lokalesów, więc ja tam, ja zawsze parę słów po arabsku powiem, więc oni już wiedzą, że to nie turysta. Mhm. Też nie chodzę w klapkach na co dzień, więc nie wyglądam jak turysta. Mhm. Ale no, ci ludzie w kurortach są inni. Tam jest bardzo dużo tych ludzi z bazaru, sprzedawców, tak. którzy chcą ci tego oryginalnego Diora wkręcić, tego oryginalnego Diora z Chin. I generalnie są tacy natarczywi i cały czas walczą. Także można powiedzieć, że w tych kurortach to jest tak. Czasem Polacy nie czują się bezpiecznie w tych miejscach, bo po prostu oni nawet za tobą chodzą. Oni po prostu są tacy sprzedawcy, że no, tak. Jak jesteś na ich ulicy, to oni zrobią wszystko, żebyś jednak u nich coś kupił. A w Elgunie jak jest? Więc w Elgunie jest inaczej. W Elgunie jest taka zasada, jeżeli będziesz zaczepiał turystów, jeżeli turysta chce coś od ciebie kupić, to on do ciebie przyjdzie, ale jeżeli chcesz im to wcisnąć, a oni tego wcale nie chcą i ich zaczepiasz na siłę, to jeżeli ochrona to zauważy, to cię wyrzucą i nigdy więcej nie wjedziesz. Więc dla nich to jest, powiedzmy, duże ryzyko, bo jak mają tam dobrą pracę, dobrze płatną, wiadomo, że przy turystach zawsze są też jakieś napiwki, nie napiwki, euro, tu jakiś dolar wpadnie, tu jakieś euro wpadnie, więc oni się boją. Więc w samej Elgunie raczej tego nie ma. I to jest fajne, że tam jest tak, można iść sobie ulicą i nikt nic od ciebie nie będzie chciał. Masz spokój, możesz sobie chodzić w klapkach na plażę, możesz pływać sobie na kajcie i tak naprawdę tam jest taki surferski klimat, bo bardzo dużo ludzi... Tak, bo gdyby była taka spinka, że do was zaatakują, to by ludzie się nie mogli wyluzować też, tak? I tak jest chyba też kurort. Jakby tam się pojawiło jakieś niebezpieczeństwo, jakby oni tak tego nie pilnowali, to wydaje mi się, że Elguna nie byłaby Elguną. Po prostu to by było miejsce jak każde inne, ceny byłyby inne, nie byłoby tego wszystkiego, co jest dzisiaj. Bo... Jasne. A ty prowadząc ten biznes, nie myślałeś, żeby robić to samo w Polsce? Nie chciałeś tego robić? Myślałem. I dlaczego jesteś tam dalej? Tak naprawdę nie planowałem tam być tak długo. To była taka ewolucja. Firma zaczęła się rozkręcać, przybyło tych mieszkań, właściciele sami się zgłaszali, więc z czasem ilość pracy i odpowiedzialność urosła i to tak po prostu samo z siebie wyszło. Ale cały czas interesowałem się tak naprawdę tym samym biznesem tutaj w Polsce. Obserwuję tam grupy ludzi, którzy się tym zajmują i widzę, że trochę w Polsce inaczej to wygląda. Wydaje mi się, że mniej kolorowo. Mam wrażenie, że warunki, na jakich ja tam pracuję, są dużo lepsze, marża jest lepsza, koszty są mniejsze, ludzie mniej kosztują, więc można mieć dobrą załogę i wtedy tak jakby przy mniejszej ilości mieszkań można mieć dobrą załogę i to się wszystko spina, więc można szybciej zautomatyzować ten biznes. A w Polsce wydaje mi się, że konkurencja bardzo obniżyła tą marżę. I droższe koszty zatrudnienia, tak? Koszty zatrudnienia są duże, koszty napraw są duże i koszty sprzątania są wyższe. Więc tak naprawdę wszystkie koszty, które ponosisz przy obsłudze tych nieruchomości, dużo więcej cię w Polsce kosztują, masz niższą marżę i tak naprawdę... No i tak naprawdę no, pewnie no, jak sobie to wszystko podliczasz, to inaczej wygląda. Natomiast w Polsce wydaje mi się, że model, który ja mam, czyli zarządzanie na procent, jest trochę mniej popularny. Z tego co wiem, to jeszcze do czasów pandemii jednak większość firm w Polsce działała na podnajmie, czyli płacili określoną kwotę każdego miesiąca. Ale widzę, że ten trend się teraz zmienił. To zależy, bo znaczy, to było bardzo popularne i bardzo dużo się o tym mówiło podnajmie. Natomiast no, kwestie zarządzania też były jak najbardziej. Bo my się z Danielem poznaliśmy niedawno, bo tydzień temu, na moich warsztatach i tam zaczęliśmy rozmawiać i pomyślałem sobie, że to jest ciekawy gość z ciekawym doświadczeniem, bo nie spodziewałem się, że są Polacy w Egipcie, którzy robią pieniądze na nieruchomościach, a czy na pewno ktoś tu jest, ale że ktoś z mojej społeczności jest i to robi i ogląda, więc Daniel był akurat na szkoleniu z deweloperki
i tam się poznaliśmy, no i po szkoleniu zaczęliśmy rozmawiać. Więc no, dla mnie to jest ciekawe, tak? Że w takim kraju, powiedziałbym, że w którym wydawałoby się, że jeździ się głównie na wakacje, ktoś po prostu sobie poukładał wszystko. Tak, tak. Tak, w sumie jest tam sporo Polaków. Mhm. O dziwo, jest tam wielu Polaków, którzy prowadzą tam różne biznesy. Najczęściej są to biznesy turystyczne, czy właśnie jakieś sporty wodne. Ale znam też Polaków, którzy robią flipy w Hurgadzie. Okay. I w sumie fajnie im to wychodzi. Mhm. I nie tylko flipy, tak naprawdę flipy, sprzedaż, wynajem, jakieś tam remonty, renowacje. Takimi tematami są Polacy, którzy się zajmują tym w Hurgadzie. Deweloperów polskich żadnych tam nie znam, ale wiem, że jest to możliwe. Są tam Niemcy, którzy budują. Jest parę takich projektów. I nie tylko Niemcy, Włosi. Tak naprawdę w Elgunie i w tym rejonie można spotkać ludzi z przeróżnych zakątków Europy. Wszyscy mówią tam po angielsku. Fajnie się tam żyje. Wydaje mi się, że w samym Egipcie koszty życia są dużo mniejsze, więc wielu Polaków kupuje sobie tam mieszkanie. I jak ma w Polsce jakieś zarobki, jakiś pasywny przychód, jakąś rentę, jakąś emeryturę, to sobie tam spokojnie żyją. Jasne. I chodzą codziennie. Chociaż na chyba, no w Elgunie zatania nie jest, jak rozmawialiśmy, że... Sama Elguna, to można powiedzieć, to jest taka zachodnia Europa. Tam życie jest drogie, bo to jest bardziej taki, powiedzmy, taki luksusowy produkt, jeśli chodzi o wakacje. Można ją porównać do takiego Sopotu dla warszawiaków. I tam zjeżdża się, powiedzmy, ta egipska elita. I ceny są dość wysokie w porównaniu do Hurgady. Więc ale coś za coś, nie? No coś za coś. Tak jakby masz wyższy poziom życia, masz więcej, masz lepsze usługi, lepsze restauracje, masz czyściej, bezpieczniej, no i za to więcej płacisz. Okej. Okay. Bo przyjechałeś na szkolenie, no bo myślisz coś, żeby z pieniędzmi zarobionymi tam coś zrobić, tak? Nie tylko trzymać ich w Egipcie, ale no coś z nimi jakoś się zainwestować. No jaki masz pomysł na to, żeby coś w Polsce robić? Więc tak, przyjechałem na warsztaty deweloperskie, bo już od dawna miałem z tyłu głowy, że takim kolejnym tematem, jak uda mi się rozwinąć te najmy, będzie właśnie kupienie jakiejś działki i wybudowanie jakiegoś, no na początek jakiś, powiedzmy, może czworaka czy bliźniaka, bo od czegoś trzeba zacząć, więc już tam od dłuższego czasu miałem to z tyłu głowy i obserwowałem Cię już od roku, oglądałem Business Ridera i to mnie zachęciło, żeby przyjechać na warsztaty, żeby poszerzyć wiedzę. W sumie bardzo, bardzo wiele się dowiedziałem na tych warsztatach. Nie wiedziałem tak naprawdę przed warsztatami, wiele tematów było mi nieznanych i niedostępnych, a tak naprawdę jak się podzieliłeś ze mną swoim doświadczeniem i swoimi błędami, to tak naprawdę i tak naprawdę strategiami, jakie można obrać, żeby wiele tematów, które wydają się niemożliwe albo wymagają nie wiadomo jak dużych pieniędzy, można to załatwić. Także w planach na pewno mam za jakiś czas zajęcie się projektem deweloperskim w Polsce, ale wydaje mi się, że takim, powiedzmy, krokiem do tego są flipy. Flipy, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ciekawy temat w Polsce. No i jestem Polakiem, znam język, łatwo jest mi tutaj tak jakby poznać prawo i łatwiej jest pracować w kraju, w którym znasz ten język, tak. niż jak go nie znasz. Wiele tematów w Egipcie jest dla mnie niedostępnych, ponieważ tak jakby jeśli chodzi o prawo, to muszę polegać na prawnikach, na ludziach, którzy mi to... A nie myślałeś, że skoro jesteś tam już, to bo moje strategie i moje metody i tak naprawdę cały model biznesowy działa na całym świecie, bo już moi absolwenci go sprawdzili w różnych krajach i on działa tak samo dobrze wszędzie, tak? Dlatego, że są niuanse prawne i różnice, natomiast no, jak masz prawnika, no to on cię przez to powinien przeprowadzić, tak? Pytanie, czy nie myślałeś o tym, że już skoro tam jesteś, już czas, to zapewne jakaś okazja się trafi, ktoś traci płynność, ktoś potrzebuje szybko sprzedać, czy nawet twój klient tak naprawdę i żeby...
żeby od niego kupić. Nie myślałaś o tym? Powiem tak. Tam biednych ludzi nie ma też. Właśnie w samej Elgunie problem jest taki, że to jest drugi, trzeci, czwarty dom tych ludzi, więc takim powodem sprzedaży, którym jest potrzeba szybkiej gotówki, to raczej rzadko się zdarza. To najczęściej jest tak, że ci ludzie pomieszkali tam, znudził im się Egipt, za ciepło dla nich i chcą teraz spróbować czegoś innego, sprzedają wszystko i wyjeżdżają gdzieś indziej. Ale tak, żeby w samej Elgunie ludzie mieli problemy właśnie finansowe, które raczej to się nie zdarza. Ale czy tak mogą potrzebować po prostu szybko sprzedać, czy tematem się, jakimś innym tematem się zająć, tak po prostu? Nie, no na pewno takie okazje są, na pewno takie okazje są. Na pewno są tam chaty, które nadają się do remontu, więc nawet w sumie spotkałem raz flipera lokalnego, egipskiego, który właściwie kupił mieszkanie, zrobił remont i po 2 miesiącach sprzedał go z ładnym zyskiem. Wydaje mi się, że on wtedy na tym flipie zarobił 60-70 tysięcy złotych i zajęło mu to tak naprawdę 2 miesiące. Także można. Wszędzie można. A jak on się przedstawił, jako flipper czy jako... Właśnie nie, on się nie przedstawił jako flipper. Mi się wydaje, że on po prostu... Nie, on się nie przedstawił jako flipper. On się przedstawił jako właściciel, który wyremontował i chce sprzedać, ale się okazało, że on dopiero niedawno kupił to mieszkanie, więc tak naprawdę... Ja wywnioskowałem, że jest fliperem, tak. Może on nawet nie wie, że to się nazywa flipowanie, może tak. Też tak być, on po prostu, on jest handlowcem, on tanio kupuje, drożej sprzedaje, tak. Także to... Okej, okay, fajnie, no to życzę Ci w takim razie, żeby Twoje plany biznesowe się spełniły, no i żebyś tych mieszkań tam na wynajem miał coraz więcej. Także dzięki Ci, Daniel, za tą rozmowę, mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego, ja się dowiedziałem. I piąteczka. Dzięki wielkie.